pana dyrektora Michała Olesiejuka na przeglądzie teatrów obrzędowych w Drelowie. Jest to druga odsłona tej imprezy w tym roku i bardzo się cieszę, że spotkała się z takim zainteresowaniem, że gościmy dzisiaj aż 7 zespołów. Jesteśmy jednym z nielicznych w ogóle województw w Polsce, gdzie teatry wiejskie zaczęły już działać. Ja, jak wiecie Państwo, znaczy ja, my jako Wojewódzki Ośrodek Kultury jesteśmy współorganizatorem 3 sejmików w Polsce. Sejmik w Tarnogrodzie Międzywojewódzkim odbył się wyjątkowo w tym roku w czerwcu. To jest drugi sejmik północno-zachodniej Polski. I jeszcze 3 ogólnopolski, mamy nadzieję, że się odbędzie w Tarnogrodzie w połowie października. Sejmik międzywojewódzki w Stoczku Łukowskim jest 25-26 września. Z pełną odpowiedzialnością chciałam powiedzieć, że jesteśmy jednym z nielicznych województw, które w ogóle zaczęły działalność w obszarze teatrów wiejskich, dlatego że sejmik w Stoczku Łukowskim się w ogóle odbędzie, natomiast są takie sejmiki, które się nie odbędą. Także naprawdę na samym początku bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za to, że Wy podjęliście jednak pałeczkę, podjęliście ten trud i dzięki Wam tutaj się możemy spotkać. Proszę Państwa, trzymamy za wszystkie kciuki, życzymy wszystkim powodzenia i tak jak mówię, jesteście wśród przyjaciół, jesteście naszymi bohaterami, także naprawdę bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Ale my tutaj nie przyszli się wylegiwać, tylko do roboty, bo siano to samo się nie zgrabi. Już rosa opadła, bierzmy się do roboty, bo my do wieczora nic nie zrobimy. Zrobimy. Oj, jak mnie bolą nogi. Dajcie trochę odpocząć. A tu tak daleko żeśmy szli, a on jeszcze tak pięknie gra. No i musi, a tu jeszcze tyle roboty. Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. Sprzedał ojciec, sprzedał ja, sprzedaliśmy obydwa. A w piątek rano przepił ojciec siano. Przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. Przepił ojciec, przepił ja, przepiliśmy obydwa. Szczęść Boże! Zapłać! Panie Boże, dopomóż! Panie Boże, zapłać za dobre słowo! Wojciechowo! No? A wy to pewnie ze słońcem wczoraj, jak z waszymi chłopami przyszli na łąkę. A no, ze słońcem, ze słońcem. Wczoraj tam koło domu, już po tym deszczu, co to nam siano zmoczyło, my jeszcze obrócili raz i drugi i do wieczora skupili, ale tutaj to już nie zdążyli przyjść. Ale dzisiaj tu już skopił, bo już ono i suche. O. Był to może dzień przewiało ostro.
trochę. Marcinowo, toż my dobrze mówili, że ten pokos to już nie wasz, że Wojciechu, a wy krzyczeli, że to wasze. Toż oni później kosili jak wy. No toż oni później kosili, to było, słuchaj, to było moje. Dla was to wszystkiego mało. Hektarów we wsi najwięcej. Łąki dwie w kupie. Siana góra, nie? Jeszcze ode mnie pokos łąki. Odgrabiła mu jego siana. No jak tak można? A wam to nie mało? Północy ze Słabacinka na piechotę do Dokudowa po kupeczkę siana leci. Toż wasza córka jedynaszka, to dzielić nie trzeba będzie. Oj, czy trzeba, czy nie trzeba, ale co moje, to moje. I ja od ciebie ten pokos siana zabiorę. O nie! O nie, nie weźmie, nie! Pokój! Pokój! Toż wy mnie zapraszali. Chodź, chodź tutaj do nas. Usiądziemy, tu będzie razem wesele. A teraz jeszcze grabiarz mnie goni. Żeby mnie siano zabierało. Ja będę twoją, a ty będziesz mój. Tylko proszę cię, Tasieńko, z innymi nie stój. Pochwalony. A coż u was tak głośno, gwarno? Stało się co? Nic się nie stało. Robotę skończyli, posiadali tylko wesoło. No tak śpiewy to słychać, ale krzyki jakieś, co się stało? Ojej, mrówek ponałaziło, to i krzyki słychać. Gdzie, w jedzenie? Ach, żeby tylko w jedzenie. Jakby gdzie indziej ponałazili, to kto by je wybierał? Ale mówią, że jak pokąsają, to jest na reumatyzm dobre. Toż to takie lekarstwo. Tak, to jest drugi przegląd teatrów obrzędowych w tym roku. Występuje dziś łącznie 7 zespołów. Prezentują 6 spektakli, ponieważ 2 zespoły prezentują się w jednym spektaklu, połączyły siły. Bardzo nas cieszą te wydarzenia. Tym bardziej cieszy nas to, że przez właśnie tego typu imprezę możemy podtrzymywać lokalną tradycję i prezentować ją też młodszym pokoleniom, ocalając ją od zapomnienia. Ostatni dzień odstawy Bożego Ciała, przypadający tydzień po głównej uroczystości, lud Międzyrzeczyzny nazywał Zielonym Czwartkiem. I w tym dniu następowało obrzędowe święcenie wianków. Wianki z zioła poświęcone mieszane były na ścianach, u obrazu lub nad drzwiami i przechowywane przez cały rok. Awe, awe. Wieki wieków, siadajta, kumo, siadajta. Pogadamy. Pogadajmy, jak tam zdrowie twoje. No dzięki Bogu, dobrze na razie. To Bóg zapłać. O, druga. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieku. A co wy tu tak siedzita? A, gadamy tak z Janowo, bo jutro świętych apostołów i koniecznie trzeba się im pokłonić, żeby święty Pieter drzwi do nieba otworzył. A wie ta co? Mój Józiek tak powiedział, babko, rychtuj się, jadę jutro do kościoła, to ciebie wezmę. Och, jak ja się uradowała, pójdę ja do spowiedzi, do komunii świętej pójdę. Jaka ja radosna. Patrzaj, ta jak ten czas leci, już lipiec za progiem stoi. Znaczy, to już podczyst nie będzie przychodzić. No nie, nie. Oj tak, toć to i w domu będzie robota, bo w lipcu trzeba gotować, co na jesień obiadowe. Toć to wieta, Pieter i Paweł grzyby sieją. Gdy na Pietra i Pawła grzmi, grzyby w niebo wyskakują. Bierz takowity koszyk i idź ta do lasa. A co wy, babko, tak siedzita? A tak się modlę za was. Żebyś ta byli zdrowe. Oj. Matko, rychtuj się tam prędko, bo Ludwik z Jaśką i dziećmi już poszli na zarzynki. Oj, to ja, babka, wam prowiant wyszykuję.
Nie zapomnij tam włożyć kiełbasy, biały obuseczek odinąć i włożyć nam do kuszy. Dobra, dobra. Gdzież te nasze dzieciaki? Nie narzekaj, Krysia zostaje w domu, żeby pomóc babci w gospodarstwie doglądać. A Józiek poszedł na łąkę i ma przynieść płatę trawy. Ojej, ojej, zaczyna deszcz kropić. Pewnie będzie ulewa. Ojo. A wiesz, Krysia, na święte Jany nie doczeka południa deszcza. A wiesz, to mamy, a nasza mama to mówi, że do świętej Anny trzeba się modlić o dobrego męża albo o dobrą żonę. Oj tak, to prawda. Szczęśliwy, kto na świętą Annę upatrzy sobie kawalera albo pannę. Oj tak, 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 pochwalony. Pochwalony, wujku. Na wieki wieku, a wy dokąd taki wiesz? A my przyszli wujka prosić, my na odpust. Na odpust do domu. Do domu my chcieli jechać. No. Do domu? No na odpust? Tak, tak, tak. Myślę, że nas wujek zawiedzie. My tak ładnie prosimy. Tak. I tak powoli kończy się lato. Jeszcze tylko święto Matki Bożej Zielnej. A na niebo zięcie, pokończone żęcie. Lud międzyrzeczyzny już pod koniec wieku obchodził to święto z głęboką pobożnością. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej przejtaszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej przejtaszkowie śpiewają. Ale gdzie tam dzieci, skoro świt powstawali, jeszcze i Franka sąsiadów się przyczepiła i też chce z nimi jechać, tak? Na odpust? No. Z żelazniakami? O, to wy nic nie wiecie. Nie. O, ludzie, chłopy posprawiali sobie wozy gumowe, będą jechać jak paniska. Oj, 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 a to wygoda będzie. No, o, widzita. Czego to ludzie dzisiaj nie wiedzą? Dzisiaj prezentują się zespoły z gminy Biała Podlaska, Lewkowianie z Dokudowa i Jutrzemka ze Sławacinka Starego, zespół Zawsze Razem z Woli Głowskiej, klub seniora z Rzeczycy, Dobrynianki z Dobrynia Dużego, zespół Ponoszomu z Podedwórza i zespół Gokter z Milanowa. Czyli to jest taka, można powiedzieć, wojewódzka impreza teraz? W związku z tym, że w okolicach niektórych z wyżej wymienionych miejscowości nie są organizowane przeglądy teatrów obrzędowych, zespoły od kilku lat zgłaszają się do nas. Jeśli jest taka możliwość, wtedy robimy przegląd. Więc działa to na zasadzie takiej szeroko zakrojonej współpracy. A wy co robicie, Andrzejowo? No, ja to przędę na ręczniki i na prześcieradła, bo widzicie, mam 3 córki na wydanie. A dla tych córek to trzeba mieć już zrobione wyprawę. Moja babcia mówili, nie wtedy się robi wyprawa, jak za drzwiami wesela, tylko trzeba wcześniej zrobić. No, tak miałam już myślałam, że nie przyjdę, ale jakoś szybciutko uprawiłam chlebek, zrobiłam. A ona wiesz, zanim tam się zbierze z tego domu, no, no ale przyjdzie. Mówiła, że będzie. No to już mówiła, mówiła. O, bo wiecie wy co? Jak ja do was tak szła, to u was w chlibie tak weczeli goście, że coś tam musiało się stać. A może wy by poszli tam zobaczyli co? To tam gospodarz jest, po narzędzie. A, bo ja to nie zachodziłam. Bo moja babcia mówili tak, po cudzy chlima się nie chodzi, bo to nieszczęście przychodzi. Dajcie co? Oj kumo, toż ja jeszcze wam zapomniała coś dać. Ja to piekła dzisiaj chleb. A ja to... Ja człowieka to szła. Przyniosła, no. Oj, takie może później zjemy to. Proszę, oj no. I tak, a śpieszyła, patrzcie, nawet butów nie zmieniła.
Trochę zimno w nogi. Ja zostawiam. Ale no u was ciepło w domu, to nie bardzo. A to ta grupa, to ten taki Józek z oka nam zrobił, tak podszybowo był palić. No ja skończę dziewczyny, wiem te maglowanie. Skończ. Ale ty taki bratuś jak twój mąż, że nikt nie tego, nie masz czasu. Spóźniła się trochę, bo nastawiali kroś na styściowo. Tak, ja nie no, nie można było przerwać. Toż ty nas, ty nigdy nie masz czasu. Ja jeszcze to dokończę, te maglowanie. No i wzięła robotę. A ze sobą? A co wy będziecie robić? Chodniki będę tkać? O! Nastawili, mówię. Ze stychlucho i styściowo. Ale jeszcze mam dla was takie kumonominę. Była ja dzisiaj u Babkowej, zmogła ją choroba. Cały jesień słabuje. I mówiła, że jej Bartek to wysyła swata ze swoim Jasiem do waszych córek. O Boże, że to ludzi dało do któreś, bo to już mamy dwie na wydaniu. Kasia, idź no, zobacz, jak ojca zawoła już. Tyle czasu go nie ma. Powiesz, że gości przyszli. Oj, daj mi Boże, opiekunko pomoże. Będę wyglądała, jak mój Jasio Boże. Bo jestem bardzo głodny. Cały dzień musił w sudole i bez obiadu. A to nie mógł przyjść i poprosić? No chciał pójść, ale trudno. Dobra, rozbieraj się. Gdzie weź to dziecko? Ja nie mogę to dziewczyny to podsucali, a ty co na brudzi? Jasne. Ale to żona ci mnie tam zboże jeszcze. Gdzie ty? Ale co już nie chce powiedzieć? Matka, dziewczyny zamiotą. Proszę. Wiesz, ile myśl w studole? To pójdziesz na wiosnę i kota poszukasz. Siadaj. A my nie mamy kota. Trzeba gdzieś kota kogoś przynieść. Przypomniało mi się. Co znowu? Mam ci dobrą nowinę. Bożeś temu jaką znowu? Uwieszka nam się ukłóciła i tu ma takie dwa jak. Dobra, z tobą, bo żadnej nie ma widać. Ale ta pierwszatka bez ugoda. Słyszeliby ale dobre do pinie same. No to dobra, jest. Ale zły, ale od przybytku głowy nie boli. Jest. O nie. O ja. Dziewczyny, idźcie do przyczeszcie, no matka, głosy. Nie masz, ogarnijcie się, no. Nie masz chleba, matka. Mam. Jak ta kapusta, dobra? Dobra, bardzo dobra. Ty, no na tej słoninie, co? Taka kwaskowa do. Z tego wieczka, co bym jadł. Ale ja głodny, to wszystko. A do której córki byłby ten kawałek? Bo tak, dwie, ładne, podstawne, pracowite, dobrze wychowane, oszczędne, do kościoła chodzą, co nie wiem. A północa, czekaj jeszcze, ja nie skończę. Północa się nie włóczą, tylko cały czas matce pomagają. O tak, o tak mi się spodobała. Podoba mi się tobie. Pierwsza grze. Podoba mi się. Chciałam. Na ciebie dziecko przyjdzie czas, jeszcze przyjdzie. Jezu, Kasia wybrał, Kasia wybrał. Dawaj mnie. A czy ona umie gotować, matko? Czy kobieta od ona nie boi się? Rząd się z tym potrafi.
niektóre z dzisiejszych zespołów awansują na dalsze etapy sejmików teatrów wiejskich. Tutaj już Wojewódzki Ośrodek Kultury zadecyduje, jakie będą to konkursy i jakie będą to przeglądy. Ale będą to już etapy wojewódzkie bądź nawet ogólnopolskie. Zespoły są oceniane przez przewodniczącą jury, panią Iwonę Niewczas z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która od wielu lat zajmuje się przeglądami teatrów obrzędowych i całą otoczką teatrów obrzędowych i obrzędowości w naszym województwie. Każdy zespół po swoim spektaklu ma możliwość konsultacji z jury, dostaje wskazówki, co zmienić. To dotyczy to także scenariusza, jak i sfery scenografii, strojów i ogólnej prezentacji zespołu. Marcek, przesuwuj mi ten link. Zobacz, jak się porozrywamy. Ale szkafina młoda, nerwista, to mocniej zatknąłem granicę i się stało. No Maciej. Czas ze się obejrzał, ze ryce moc zepsuł. Teraz, jak trzeba im zjechać, to patrz tam musia pomiarkował, że ryce nie będzie miał. No, rychło w czas. A żeś mądro jak Ignaczówko. Przeciwą zapasowe. A te ryce niech chłopaki zeszyją, to choć będą miały zajęcie, jak nas nie będzie. A zresztą nie daj Boże tego, to jutro nie będzie jak do kościoła pojechać. No niby prawda powiedz, no mogłoby nawet i tak być. Ale wiesz co, chodź Wajus, bo wiz jako Staś czeje. Una tam jaje zniesie, nie do cepo się na nas. Wychudźba, raz, dwa. To wychudźba, a wy chłopaki i ludzie chałupy. O, zapomniałabym, że słuchaj no, Franek, ty narwiec, Bazyla Krzasztofla i rzuci z świnią, a Bartek po śladu zytniego na garnie z gańciu i ty z Jamsypie, z Kelepołównia. My pewno, Maciej, na odwiecy będziemy z powrotem, co? No. Mamo, o nic nie frasujcie. My z Bartkiem dojrzemy wszystkiego. No to będzie. Kejtek obiecuję, to jedźmy. No jedźmy. No, to tutaj pilnujcie się. Mamo. Co jest? A tu ci nie zawodzcie o moich trzewikach. Oj, dziecko kochane. Jakam ci obiecała, to ci sprawia. Zajda do szewca i kupia. Tylko my się tu dobrze sprawy. No. Weź no przecież szpilarek i bratry. Tam gdzieś pomoże znajdziesz. Tak, bo pusta. To ci nie sarbie, napij mocniej, to dziewczyn posmaruje. A po co tak? A bo jak nic napijesz się smoły, to będą mocniejsze. Tak prędko się nie porwie. O widzisz, jak babka żaty pod kołowrotka taką smołę smarowali, to ja myślałem, że mi uparwiło na czarno. Żeby było ładniej, co? 7 lat z bydłem chodził i jeszcze cię. A skąd miałem wiedzieć?